Szanowni Państwo, dobry wieczór. Witamy na festiwalu Silesius, siódmym międzynarodowym festiwalu poezji. Wprawdzie Ukraina nie jest gościem honorowym festiwalu w tym roku, ale to właśnie język ukraiński po polskim jest najsilniej reprezentowany na tegorocznym festiwalu, co było dla nas oczywiste i jest dla nas oczywiste w związku z wojną i bestialskim atakiem Rosji na Ukrainę. Przynajmniej w taki sposób możemy okazać solidarność z naszymi sąsiadami. Dzisiaj usłyszymy wiersze ukraińskich poetów i poetek oraz ich przekłady prezentowane przez polskie poetki, polskich poetów, artystów. Ukraińskie wiersze będą czytać Jurij Andruchowicz, Kateryna Babkina, Natalia Bełczenko, Olcha Poworoznyk i Ołena Stepanenko. Polskie przekłady zaprezentują Hanna Janczak, Aldona Kopkiewicz, Małgorzata Lebda, Marek Otwinowski i Bohdan Zadura. Zanim rozpoczniemy czytanie, odbędzie się uroczystość, jak sądzę, bardzo przyjemna. Mianowicie w marcu 2020 roku prezydent Wrocławia przy okazji 60. urodzin Jurija Andruchowicza przyznał mu złotą odznakę Wrocławia, Wrocław z wdzięcznością. Najwyższe wyróżnienie, jakie miasto przyznaje nie mieszkańcom Wrocławia. Z przyczyn pandemii nie udało się wcześniej wręczyć tej nagrody osobiście. W tym momencie zapraszam wiceprezydenta miasta Wrocławia, pana Jakuba Mazura oraz Jurija Andruchowicza, poetę, prozaika, eseistę, tłumacza, pierwszego laureata nagrody Angelus z 2006 roku. Dobry wieczór Państwu, to zawsze, no ta scena, to miejsce, ci ludzie i ta atmosfera, która jest niepowtarzalna. Ja jestem niezwykle wzruszony i też szczęśliwy, że i szczęśliwy z tego względu, że dzisiaj pan prezydent Jacek Sutryk jest w Brukseli i załatwia różne tematy niecierpiące zwłoki i to ja mogę spotkać się z tym wybitnym naszym, za chwilkę odznaczonym wrocławianinem, który nie tylko wnosi ten niezwykły, artystyczny duch do tego cudownego europejskiego miasta, ale również jest ambasadorem wielu wartości, z którymi tutaj we Wrocławiu czujemy się dobrze. Pan Jurij Andruchowicz jest osobą, o której można opowiadać i mówić bardzo wiele dobrych rzeczy. Ja zapamiętałem jedną, która niezwykle mnie urzekła i być może nie jest do końca pozytywnie postrzegana. Mianowicie 10 lat temu w dwutygodniku pan Jurij Andruchowicz powiedział, że nie lubi pisać i pisze dopiero, kiedy naprawdę musi to robić. To jest niezwykłe, że człowiek tak płodny literacko, tak artystycznie uzdolniony, w taki sposób właśnie czeka do ostatniej chwili. Myślę, że wielu z nas wyznaje tą ideę przesuwania tej granicy do tego ostatecznego momentu, w którym musimy się odnaleźć. Ale wracając do powagi sytuacji, my mamy niezwykłe szczęście tutaj we Wrocławiu, że spotykamy czy zapraszamy takich ludzi niezwykłych, którzy zostając na chwilkę, zostają poniekąd na zawsze. Reprezentują nas, mówią o Wrocławiu na całym świecie, bo przecież pan Jurij Andruchowicz jest człowiekiem... Andruchowicz, przepraszam. Ja mam dysleksję, jeżeli chodzi o nazwiska od urodzenia, także bardzo przepraszam. Andruchowicz, Jurij, bardzo pana przepraszam. To jest niezwykłe, że w tym takim
tyglu europejskim wręczamy nagrodę Wrocław z wdzięcznością, a jednocześnie tą wdzięczność staramy się szczególnie w tym niezwykłym, trudnym dla Ukrainy momencie pokazać my jako obywatele, jako mieszkańcy, jako ludzie, ale również jako samorząd, jako prezydent Sutryk czy jego zastępca, jako osoby, które codziennie zmagają się z tym, żeby pomóc tym naszym braciom, przyjaciołom, tym nieznajomym, często bezimiennym, których staramy się ugościć i stworzyć dla nich drugi dom, tak jak dla naszego dzisiejszego jubilata, po to, żeby był naszym ambasadorem. Był zawsze Ukraińcem, ale również wrocławianinem, tym takim szczególnym, uznanym, kochanym przez rzesze miłośników nie tylko we Wrocławiu, ale tworzącym tą niezwykłą kulturę tego miejsca. Ten prawdziwy obywatel świata poniekąd jest wrocławianinem i na pewno zasługuje na to. Ja chciałem tylko jedną rzecz dodać. Pozwolisz, Irku, że przytoczę tam dwa słowa z twojego listu, który, co ważne, w październiku 2019, mówię do dyrektora Irka Greena, napisał, że obecność czy nagroda przyznana właśnie naszemu szanownemu jubilatowi i człowiekowi, który dzisiaj dostanie to niezwykłe złote wyróżnienie od Wrocławia, podkreśla jego międzynarodowy wkład w tworzenie kultury. I to jest bardzo ważne. I za to ja serdecznie również jako czytelnik, jako wrocławianin, jako miłośnik literatury, poezji dziękuję. Dziękuję w imieniu prezydenta, mieszkańców Wrocławia i oczywiście prosimy, żeby ta niechęć do tego pisania trwała, bo ona jest niezwykle płodna. Dyplom jest. A teraz mamy ordery. O. Szanowny panie prezydencie, używam określenia prezydencie, świadomie, całkiem świadomie. Ja oczywiście dostając nagrodę Wrocław z wdzięcznością, odczuwam przede wszystkim ogromną wdzięczność do Wrocławia. I nie chce mi się dzisiaj cytować jakieś stare rosyjskie fraszki, ale chciałbym się powiedzieć, nagroda znalazła heroja, bo naprawdę jest taka historia, to jest jak serial już, czyli tak naprawdę w marcu 2020 roku miałem już to dostać, już przygotowałem się, szyłem specjalny garnitur pod taki medal, żeby odpowiadało w kolorach i tak dalej, ale niestety pandemia to zburzyła i tak to trwało przez lata, że za każdym razem jakoś tam usiłowałem dojechać do Wrocławia, żeby jednak ten medal dostać, ale nie udawało się, nie dochodziło do takiego spotkania i teraz jestem szczęśliwy, że już mam tą nagrodę, ale jest mi też, mam taki smutek w związku z tym, że ostatnie razy jak jeździłem, to zawsze Tomek Sikora w zaproszeniu mógł wpisać dla Straży Granicznej Polskiej, mógł wpisać jako cel mojego przyjazdu do Wrocławia, otrzymania tej nagrody. I to było tak z 5 albo 7 razy. Teraz niestety już musimy to zamknąć i już nie uda się pod takim pretekstem wjeżdżać do Polski. A chciałem jeszcze tylko powiedzieć na zakończenie tej improwizacji, że prawdopodobnie
zasłużyłem, jak słusznie pan powiedział, nie lubię pisać, ale jednym jakimś tam zdaniem zasłużyłem nagrodę, a zdanie z leksykonu miast intymnych pochodzi, tam gdzie jest 111 miast. I jedynym miastem jest Wrocław, takim miastem, o którym napisałem. I tylko we Wrocławiu zawsze jest tak, jak trzeba. I to jest, w tym zdaniu jest cała moja wdzięczność. Więc bardzo dziękuję. Proszę pozdrawiać pana prezydenta Sutryka. I mam nadzieję, że w żadnym razie nie zepsuje jakoś wrażenia ani o sobie, ani o Wrocławiu, będąc laureatem tej nagrody. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Julia, proszę o pozostanie na scenie. Proszę o dołączenie Marka Otwinowskiego, muzyka, basistę, kompozytora, producenta związanego z zespołem Carbido, ale również autora przekładów z języka ukraińskiego. Również specjalnie na dzisiejsze wydarzenie Marek przełożył wiersze Jurija. Dobrze, tak. Czy tak dobrze? Dobrze będzie. Spróbuj głos. Cześć. Dobry wieczór. Więc to będzie trochę niespodzianka, przede wszystkim też dla mnie samego. My przeczytamy taki cykl z 5 wierszy, o którym ja sam prawie zapomniałem. Cykl jest dosyć dawny, ale tłumaczenie Marka jest absolutnie nowiutkie, jest po prostu premierą. I zdarzyło się tak, że ten cykl pisałem prawdopodobnie gdzieś w 89, może 90 roku. Taki pastisz pod tytułem Kieszonkowy Jawornicki. Może parę słów na temat, kim był. Dmytro Jawornicki. On jeszcze podpisywał swoje prace Ewarnicki. Wybitny ukraiński historyk, archeolog. Urodził się w połowie XIX wieku w okolicach Charkowa, a potem większość życia spędził we współczesnym Dniprze. W tych czasach to był Katerynograd, Katerynosław. W każdym razie w czasach sowieckich Dniepropietrowsk. Jawornicki zmarł w 40 roku, czyli życie miał dosyć długie, 85 lat. I poświęcił to życie badaniu właśnie historii wschodniej Ukrainy, przede wszystkim stepu i kozaków zaporożskich. W czasach, kiedy zaczynałem pisać ten cykl, właśnie zaczęli wydawać jego kapitalną pracę trzytomową, która nazywa się Historia zaporożskich kozaków. I ja byłem abonentem tego wydania, czyli czytałem jeden tom po drugim z ogromnym zachwytem. A potem była też jeszcze moja pierwsza podróż do Polski. W ogóle pierwszy raz w życiu byłem w Polsce, w Krakowie i zwiedzałem Wawel. Zobaczyłem tam w ekspozycji jedną rzecz, od której zaczyna się właśnie mój cykl. I ten pierwszy wiersz nazywa się Szabla. Przepraszam, panowie Polacy. Dużo mnie przykro.
muszę poturbować was przez taką drobnicę. Йдеться мені про шаблю гетьмана Сагайдачного, нині ув'язнену за склом Вавельської музейної експозиції в місті Кракові. Той гетьман був страшенний міняйко. Одного разу проміняв жінку на тютюн та люльку, іншого – москалів на турків, а тепер ось, як бачимо, Київ на Краків. Мені не йдеться тут про анексію чи контрибуцію, навіть не про місто Перемишль. Мені йдеться про шаблю. Я присягаю, даю слово честі, що нікого не зарубаю нею. Навпаки, берегтиму як національну святиню. Йдеться лише про те, аби всі вони, ті, хто біля мене і позаду, бачили і пам'ятали. Колись у нас вистачало мужності носити шаблю при боці. Шабла. Przepraszam, panowie Polacy. Bardzo mi przykro, że muszę was niepokoić z powodu takiego drobiazgu. Chodzi mi o szablę hetmana Sachajdacznego, obecnie uwięzioną za szkłem Wawelskiej ekspozycji muzealnej w mieście Kraków. Ten hetman straszny był z niego wymieniacz. Pewnego razu wymienił żonkę na tytoń i fajkę. Innym razem moskali na Turków. A teraz, jak właśnie widzimy, Kijów na Kraków. Nie chodzi mi tu o aneksję czy kontrybucję. Nawet nie o miasto Przemyśl. Chodzi mi o szablę. Klnę się, daję słowo honoru, że nikogo nią nie zarąbię. Przeciwnie. Ocalę ją jako świątynię narodową. Chodzi tylko o to, żeby wszyscy oni, ci obok mnie i za mną, widzieli i pamiętali. Niegdyś mieliśmy dość odwagi nosić przy boku szablę. Skarb. Teper kilka słów pro te, jak my z kumą na wiosnę sadili kartopelku. Otoż pod kumowym zastupem blisnuło coś białe. А то був череп. Тоді другий, третій. Прибагацько черепів. І всі з якимись хвостами на маківках, дуже схожими на рибу під назвою оселедець. В одного замість вуха був кульчик. Щоправда, залізний. Та й вообще, залізяча всілякого було там до чорта, немов на складі металобрухту, сміх та й годі. Кум аж тричі матюкнувся і плюнув по-християнському, коли з отих черепів повиповзали на сонце гадюки. А я тільки запитав його: «Валєр, і що за странні люди здесь проживали?» Скарб. Teraz kilka słów o tym, jakośmy z kumem na wiosnę kartofelki sadzili. Otóż pod kumową łopatą coś białego zalśniło, a była to czaszka. Następnie druga, trzecia, zatrzęsienie czaszek. I wszystkie z jakimiś ogonkami na czubku, bardzo podobnymi do ryby o nazwie śledź. U jednego zamiast ucha był kolczyk, co prawda żelazny. I w ogóle wszelkiego żelastwa było tam od cholery, jak na złomowisku. Śmiech i tyle. Kumarz po trzykroć bluznął i po chrześcijańsku splunął, kiedy z tych czaszek powypełzały żmije na słońce. A ja tylko go spytałem: Waleryku, co to za dziwni ludzie tutaj mieszkali? Step.
odbisowa tisnota. Nema jak i повернутися, нема як і плечем повести, ніде й плюнути. Лейнувся з пересердя козак, перекинувши на землю казан, у якому каша ще не зварилася. І всі кудись поспішають, і води ніхто не подасть. А трава, то вже й шкода говорити, ледве над мертвими виростає. На всю превелику вольність жодного тобі ховрашка, не те, що сайгака. До того ж, на кам'яній бабі кінчаються поля одного колгоспу і починаються іншого. Так там і написано по-московськи. Я сам прочитав. Аби вас лиха година з вашою тіснотою скочив на вірного коника та й поїхав у небо. Ось тут мені степ і воля. Хлопці з крилами сплять по куренях, інші рибу ловлять з морів місячних, а чумаки все їдуть, розсипавши цілу планету солі. Бережи ж, Господи, хоч оцю Україну небесну. Степ. Ot i czarcia ciasnota, ani ci się obrócić, ani ramionami ruszyć, nie ma też gdzie splunąć. Zaklął od serca kozak, przewróciwszy na ziemię kociołek, w którym kasza jeszcze się nie ugotowała. I wszyscy dokądś się spieszą, i wody nikt ci nie przyniesie, a trawa, to już nawet szkoda gadać, ledwo ponad zmarłych wyrasta. Na całej tej bezkresnej swobodzie żadnego susełka, nie mówiąc już o suchakach. Do tego na kamiennej babie kończy się pole jednego kołchozu i zaczyna innego. Tak tam zresztą napisano po moskiewsku. Sam czytałem. A niech was jasna cholera z tą waszą ciasnotą. Wskoczył na konika wiernego i pognał do nieba. Tu jest dla mnie step i wolność. Chłopcy skrzydlaci śpią w kureniach. Inni łowią ryby w morzach księżycowych, a czumacy zewsząd jadą, rozsypawszy całą planetę soli. Miej w opiece Boże choć tę Ukrainę niebiańską. Cerkwa. Не маємо жінок, ні дітей, гречку не сіємо, вночі спимо просто неба або листи до султана вкладаємо. Маємо церкву. Та й ту на колесах подорожує з нами на репучому возі наша пречиста мати з маленьким хлопчиком. Ото вже коли під Дюнкерк заїдемо, то врешті й помолимось, бо вже від нашого Отче наша хіба лиш амінь лишився. Напнемо церкву свою, таку легку аж повітряну, хай тріпоче крилами, ніби свята Параскева у п'ятницю. А пан отець із дяком Петром, як горла свої прочистять, та як ривнуть з Бортнянського, то вже й помислиш собі, а чи не в раю ти часом опинився? Бо ніхто з нас ніколи не вернеться. І в поході точнісінько, як на небі, колеса співають, і горілки не дають, і кулі свищуть, ніби птахове райські. Cerkiew. Nie mamy żon i dzieci, nie siejemy gryki. Nocą śpimy pod golutkim niebem, albo listy do sułtana smarujemy. Mamy cerkiew. Ona także jedzie. Podróżuje z nami na skrzypiącym wozie, nasza niepokalana matka z maleńkim chłopczykiem. A kiedy już zajedziemy pod Dunkierkę, to w końcu się pomodlimy, bo z naszego Ojcze Nasza chyba już tylko amen pozostał. Napniemy cerkiew naszą, lekką, nieomal powietrzną. Niech trzepocze skrzydłami, jak święta Paraskiewa w piątek. A kiedy ojciec z diakonem Piotrem odchrząknął z gardeł to, co trzeba i ryknął coś z Bortniańskiego, to aż pomyślisz sobie, czy to nie w raju czasem się znalazłeś?
bo nikt z nas nigdy nie wróci. I w wyprawie, dokładniutko jak na niebie, koła śpiewają i gorzałki nikt nie poda, i kule świszczą jak ptaszyny rajskie. Posły. Чи доводилось вам розчерепити вазу у царицинім петербурзькім покої та ще й на очах у самої цариці? Вазу преслічну богемського кришталю, прикрашену на її царське замовлення всілякими купідонами та копитатими фавнами. А я от розчерепив, ненароком, щоправда, коли клякав на праве коліно, аби ручку преавгустійшу облобизати. Прости, мамо, кажу, кров'ю оцю провину викуплю, а як не можеш, то в Сибір зайшли. Буду тебе звідти ще більше любити. А вона ж на те нічого, тільки пальчиком так покивала, ще й рученьку подала, усе відразу простила. Бо дуже вже їй подобалось, як ми співаємо або гопака танцюємо. Послов'я. Czy zdarzyło się wam roztrzaskać wazę w petersburskiej komnacie carycy, a do tego na oczach samej pani domu? Wazę prześliczną z bohemskiego kryształu, ozdobioną na jej carskie życzenie wszelkimi cherubinkami i faunami na kopytkach. A ja, cóż, roztrzaskałem. Niechcący co prawda, klękając na prawe kolano, żeby rączkę przeaugustiańską oblizać. Mamo, przebacz, mówię. Własną krwią za tę winę zapłacę. A jak nie możesz, to ześlij na Sybir. Stamtąd będę cię jeszcze bardziej kochać. A ona na to nic. Tylko paluszkiem pokiwała, jeszcze nawet rączusie podała. Przebaczyła od razu wszystko, bo bardzo jej się podobało, jak śpiewamy albo jak tańczymy chopaka. Dziękujemy bardzo. Marek Katwinowski. Jurij Andruchowicz. Dziękujemy Jurijowi i Markowi. Na scenę zapraszam teraz Natalię Belczenko i Małgorzatę Lebdę. Natalia Belczenko jest poetką, tłumaczką, laureatką Międzynarodowego Konkursu na Najlepsze Tłumaczenie Poezji Wisławy Szymborskiej. Tłumaczyła na język ukraiński między innymi Bolesława Leśmiana. Małgorzata Lebda jest poetką, eseistką, ultramaratonką, laureatką między innymi Nagrody Literackiej Gdynia za tom Sny Uckermerkerów oraz nominowaną w tym roku do Nagrody Silesius za tom Mer de Glace. Dzięki. No, bardzo dziękuję za zaproszenie na festiwal. Lubię Wrocław naprawdę, tutaj nie pierwszy raz już. I przeczytam najpierw wiersz o matce. Lidoczka. Majże pół roku zdymiło Polina, Jelizaweta i Justynia. Doczekali się Lidoczku na krydzianych горах. Я записувала її живий голос на диктофон, а зараз не маю сили прослухати. Хтось у мені дуже міцно захищається. Цей хтось віднайшов позитив у тому, що в разі нападу Москви та можливої втечі вже не треба буде ламати голову, як транспортувати лежачу хвору. Затерпле єство все ще дослухається, чи не чути стогону, що подеколи лунав 2,5 роки з сусідньої кімнати. Досвід буття дочкою скінчився. Якою тепер буде твоя дорога, хтось? Usłyszymy wiersz w tłumaczeniu Antona Marczyńskiego. Lidoczka. Prawie pół roku poszło z dymem. Polina,
Jelizaweta i Ustynia doczekały się lidoczki na Kredowych Górach. Nagrywałam jej żywy głos na dyktafon, a teraz nie mam siły tego odsłuchać. Ktoś we mnie bardzo mocno się broni. Ów ktoś odnalazł pozytyw w tym, że w razie napadu Moskwy oraz możliwej ucieczki już nie trzeba zachodzić w głowę, jak transportować obłożnie chorą. Zdrętwiała istota jeszcze nasłuchuje. Czy nie roznosi się jęk, który czasem rozlegał się przez 2,5 roku z pokoju obok? Doświadczenie bycia córką skończyło się. Jaką teraz będzie twoja droga? Ktoś? Wiersz o drogobyciu. Bardzo dziękuję Bohdanu za tłumaczenie tego wiersza. Bo wszyscy my spotkaliśmy kiedyś w drogobyciu. Dolonie miasta, a tu epigraf z Brunona Schulza właśnie. Czas i z drugich róg. Dolonie miasta doskonale, a czy wtrymaje zbolili cwiach? Людину, що в собі гуляла, як той сновида по дахах. Все обірвалось, чорні сходи, намацує воєнна лють, і невідтворені пригоди у горлі рубаї стають. Є другі руки, щоб вловити, відкритися на спогад слів, знакомі пальці белемніти з навколо шульцевих часів, хоч і долоні їм стискати в міжріччі вулиць, в ліхтарях. У місті, де такі стигмати лишає безпритульний цвях. Як już słyszeliśmy, usłyszymy tłumaczenie wiersza Bohdana Zadury. Drohobycz i cytat z Brunona Schulza. Czas z drugiej ręki. Czy doskonałe miasta dłonie zbolały utrzymują gwóźdź? Człowieka, co chodził po sobie, jak lunatyk po dachach. Już runęło wszystko. Czarne schody, wojenna wymacuje złość i nieodtworzone przygody stają mu w gardle niby kość. Jest druga ręka, by pochwycić, otworzyć się na pamięci słów. Ulotne palce belemity z czasów, po których chodził Schulz. Czyje im dłonie ściskać, jakie wśród latarń i ulicznych brust. W mieście, gdzie wciąż stygmaty takie, bezdomny pozostawia gwóźdź. O, i właśnie wiersz o Wrocławiu. Wrocław, nad androginną rzeką duszy nie ma czego bojatyś, bo prostier dzielicie na dwoje i obopilną je radość. І тіло вік пробачить тіло, бо на околицях зустрілись, коли ріка не відступила, затамувавши млість і мілощ, що можна з того нетривкого вогню пройтися берегами, щоб віршик склався паперово і вилетів у отвір брами над карамельною рікою і містом В на Миколая. Дівчатко відкопало Трою і досі ще її копає. Wiersz w tłumaczeniu Agnieszki Matkowskiej, Wrocław. Nad androgeniczną rzeką dusza niczego się nie boi, bo wraz z podzieloną przestrzenią radość porówno się dwoi. I ciału czas przebaczy ciało, bo na obrzeżach się spotkały, tamując miłość i ospałość, kiedy wody nie wezbrały. Jeszcze można przejść się nabrzeżem z tego grząskiego ognia, by ułożył się wierszyk na papierze i wyleciał przez otwór we wrotach. Nad karmelowym zdrojem w mieście W na Mikołaja dziewczynka odkopała Troję i nie przerywa kopania. A ten wiersz był napisany już w Krakowie. Трефілом до Кракова, власне, 3 марця приїхала з Києва, 3 марця того року, і мала такий захід мешкати в мешканні Веслави Вишемборській на резиденції.
Сніг над Краковом пада такий, що сповільнює фрази і дії, що сповільнює сльози з-під вії від воєнного страху за Київ. Краків в плащ, підлітковий, мабуть, де знаходиш себе у кишені неушкодженим. Вінші живуть, розпач, біль незнищенні. Запальничка Шимборської ти в тій кишені, що справа, а у лівій розлито біди, як ірпінська заплава. Usłyszymy wiersz w tłumaczeniu Pauliny Ciućki. Kraków. Gęsty śnieg nad krakowską doliną zwalnia frazy, więc wolniej się żyje. Nawet łzy z oczu wolniej mi płyną z niepokoju i trwogi o Kijów. Kraków dzisiaj to twój płaszcz przechodni. Ciebie włożył ktoś całą i zdrową w jego kieszeń. Do drugiej zaś schował ból nieznośny i niewymowny. Zapalniczka Szymborskiej to ty w płaszcza prawej kieszeni, w lewej rozpacz, cierpienie i łzy, jak w dolinie Irpieni. No i ostatni. I pole, що зорали кров'ю криво, відповідає хвилею стрімкою. Та марно сподіватися відпливу, гроза наближує до мезозою. Зоріє спершу перекладачеві, а потім тим, хто в борозні гніздує і не летить в країни полудневі, але втрачає кров свою, не всує. Птахи, пташини, пташенята, птаки, о, птеродактилю, як прямовисно й промовисто впадають в око знаки. Адам, Адам, рука, сторінка чиста. Przekład Kalina Izabela Zioła. I pole, krzywo krwią zaorane, odpowie falą, co narasta wyżej, a potem wcale nie nastąpi odpływ. Przed burzą do mezozoiku bliżej. A dla tłumacza świt następuje prędzej niż w bruździe polnej, w gnieździe tych, co nie chcą gnać na południe, nawet gdy ich biją, jednak krwią brocząc w końcu też uciekną. O ptaki, ptaszki, 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 ptaki, pterodaktylu, jak przeoczyć mogłam te podobieństwa wszystkich danych znaków. Adam, Adam i ręka i stronica czysta. Dziękuję bardzo. Dziękuję Natalio i Małgosiu. Teraz na scenę proszę Olchę Poworoznyk oraz Aldonę Kopkiewicz. Olcha Poworoznyk jest ukraińską poetką, reżyserką, malarką. Urodziła się i mieszka we Lwowie. W 2015 roku wyreżyserowała pełnometrażowy film dokumentalny Jabaczu, którego premiera miała miejsce w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku. Aldona Kopkiewicz jest poetką, autorką czterech książek poetyckich. Najnowsza książka Aldony przy sobie ma premierę, będzie mieć premierę na tegorocznym festiwalu Silesius. Aldona jest laureatką między innymi nagrody Silesius za debiut, za książkę Sierpień oraz nagrodą imienia Kościelskich. Na co dzień mieszka w Holandii. Dziękujemy. Dobry wieczór. Na tej scenie czytałam swoje wiersze 6 lat temu. My mieliśmy taką całą ukraińską programę. To był w miesiąc Lwowa we Wrocławiu. I ja byłam wtedy w ciąży. A 2 miesiące temu wylądowaliśmy z synem znowu tutaj. I trochę będzie tego w tych tekstach. Гора підіймається, з гори випадає дерево. Дерево говорить голосом мого сина. Говорить. Я пишу тексти, переписую. Це не має нічого спільного з поезією. В мене болить горло, в ньому щось застрягло. Може, прощай, може, вірш, може, війна. Війна застрягла в горлі. І я не можу її ані проковтнути, ані виплюнути.
не можу назвати її. В голові плутаються картинки, меседжі, голоси кореспондентів, думки, а якщо і коли. За кілька днів до всього я писала подрузі, що вперше бачу таких чоловіків в піцерії біля дому, військових журналістів, що говорили англійською. Я підглядаю в мережі, чи ще живі ті, хто важливі для мене. Wszystkie wiersze przełożyła Aneta Kamińska. Góra się wznosi, z góry wypada drzewo. Drzewo mówi głosem mojego syna. Mówi. Ja piszę teksty, przepisuję. To nie ma nic wspólnego z poezją. Boli mnie gardło, coś w nim ugrzęzło. Może żegnaj, może wiersz, może wojna. Wojna ugrzęzła w gardle i nie mogę jej ani przełknąć, ani wypluć. Nie mogę jej nazwać. W głowie plączą się obrazy, newsy, głosy korespondentów, myśli, a jeśli i kiedy. Kilka dni przed wszystkim pisałam do przyjaciółki, że pierwszy raz widzę takich mężczyzn w pizzerii koło domu. Reporterów wojennych, którzy mówili po angielsku. Podglądam w sieci, czy jeszcze żyją ci, którzy są ważni dla mnie. Ostatnia noc w domu była nie w domu. Де ти сьогодні ночуєш? Вдома. Біля тебе аеропорт. Так? Згадую, як кілька років тому мій син почав ходити до садка, і вранці я відводила його, а тоді пішки йшла до аеропорту випити ранкове лате, так ніби я прилетіла кудись щойно. Так, ніби я чекаю на ранковий літак. Згадую, як ми з сином та подругою ходили дивитись на захід сонця. Згадую, як малими на роверах ми їздили до старого терміналу. Як відлітала звідси вагітною, а повернулася з оберемком. Як проводжала і зустрічала того, кого кохала колись. Так? Справді, я не подумала, мені до нього пішки пройтись, зовсім близько. Олю, вони бомбили аеропорти великих міст. Краще сьогодні там не ночувати, я приїду по вас. Три тижні по тому я думаю про орхідею на фортепіано, про свої читані писані книжки, про всі ці харди з недомонтованими фільмами, записки і весь архів, який мала от-от перебрати, про фотографії. Остання ніч вдома була не вдома. Мій син плаче, я хочу до справжнього дому. Мій дім – кам'яний згусток в серці. Мій дім – безкрає окриленими вітрами небо. Мій дім – там, де ти. Де ми? Нам доведеться знову в це повірити. Ostatnia noc w domu była nie w domu. Gdzie dzisiaj nocujesz? W domu. Niedaleko ciebie jest lotnisko, tak? Przypominam sobie, jak kilka lat temu mój syn zaczął chodzić do przedszkola i rano go odprowadzałam, a potem pieszo szłam na lotnisko, wypić poranne latte, tak jakbym właśnie skądś przyleciała, tak jakbym czekała na poranny samolot. Przypominam sobie, jak z synem i koleżanką chodziłam oglądać zachód słońca. Wspominam, jak w dzieciństwie na rowerach jeździliśmy do starego terminalu. Jak odlatywałam stąd w ciąży, a wróciłam z zawiniątkiem. Jak odprowadzałam i witałam tego, którego kiedyś kochałam. Tak? Naprawdę? Nie pomyślałam. Mogę tam dojść na piechotę, zupełnie blisko. Olu, oni bombardowali lotniska dużych miast. Lepiej dzisiaj tam nie nocować, przyjadę po was. Trzy tygodnie później myślę o orchidei na pianinie, o swoich czytanych, pisanych książkach, o wszystkich tych twardych dyskach z niedomontowanymi filmami, zapiskach i całym archiwum, które miałam właśnie uporządkować, o fotografiach. Ostatnia noc w domu, była nie w domu. Mój syn płacze. Ja chcę do prawdziwego domu. Mój dom to kamienny skrzep w sercu. Mój dom to bezgraniczne, uskrzydlone przez wiatr niebo. Mój dom jest tam, gdzie ty, gdzie my. Треба нам буде знову в то увірити. В лівому вусі міська сирена кричить: «Втікай, втікай! Ці стіни не порятують, цей чоловік не порятує. Це місто вистоїть ще тисячу років, тільки не ти і не дитя, яке здригається від сирени в твоєму лівому вусі. Мам, чого так багато людей? Мам, ми скоро приїдемо? Мам, я хочу пісяти. Мам, я скучив за другом. Мам, я хочу додому, до справжнього, а не цього.
Mam, я скучив за песиком. Мам, а песик помре? Я сиджу на трамвайній зупинці одного із своїх улюблених європейських міст, в якому я ще хотіла колись повчитись, в якому я побувала колись вагітною, в якому колись я вперше пішла до доброго театру. Я гойдаю на руках дитину, яка надто доросла, аби її гойдати. Та це єдине, що я можу зробити, аби хоч трохи зменшити її страх. В левому уху сирена міська кричить: «Учекай, учекай!» Ті стіни не врятують, той мужчина не врятує. То місто витримає ще 1000 лет, але не ти. І не дитко, яке вздригає від сирени в твоїм левому уху. Мамо, чому є так багато людей? Мамо, недовго приїдемо? Мамо, хоче мені сіку. Мамо, бракує мені колеги. Мамо, хоче додому. До правдивого, а не того. Мамо, тенскне за піском. Мамо, а пісок умре? Siedzę na przystanku tramwajowym jednego ze swoich ulubionych europejskich miast, w którym jeszcze chciałam kiedyś studiować, w którym byłam kiedyś w ciąży, w którym kiedyś po raz pierwszy poszłam do dobrego teatru. Huśtam na rękach dziecko, które jest zbyt duże, żeby je huśtać. Ale to jest jedyne, co mogę zrobić, żeby choć trochę zmniejszyć jego strach. Jakby ja była dziennikarką, я би записувала все, що відбувається, і врешті виходила б поезія. Нічого іншого в мене не виходить. Якби я хотіла зняти добре кіно, документальне, від самого початку, я б фільмувала, як ми чекаємо у Львові на потяг, як я очима глядача бачу натовп, що напирає на нас, і я кричу слова, які тільки чула від когось. «Обережно, моя дитина!» Але фільмувати незручно. Тому залишається тільки забути про це. А щоб забути, доведеться виписати. Як я брешу синові, що всі ці люди їдуть до Польщі мандрувати. Як наступного дня він сам все побачить в новинах, які цілодобово розповідатимуть, що ми є, що ми важливі самі для себе, що, виявляється, ми готові. Як ми сядемо, і я проситиму вибачення за свою брехню, буду казати, що наші воїни – то супергерої, і не злукавлю зовсім. Ми переїжджаємо. Непогане роуд-муві. Лише я забуваю вмикати камеру на телефоні. Я би все одно не знала, де поставити крапку. Все йде собі якось. Gdybym була dziennikarką, zapisywałabym wszystko, co się dzieje i ostatecznie wychodziłaby poezja. Nic innego mi nie wychodzi. Gdybym chciała nakręcić dobry film, dokumentalny, od samego początku bym filmowała, jak czekamy we Lwowie na pociąg, jak oczami widza patrzę na tłum, który napiera na nas i krzycze słowa, które właśnie usłyszałam od kogoś. Uwaga, moje dziecko. Ale filmować jest niezręcznie, dlatego pozostaje tylko o tym zapomnieć. A żeby zapomnieć, trzeba zapisać, jak kłamię synowi, że wszyscy ci ludzie jadą do Polski na wycieczkę. Jak następnego dnia on sam zobaczy w wiadomościach, jak następnego dnia on sam wszystko zobaczy w wiadomościach, które całodobowo będą opowiadać, że jesteśmy ważni sami dla siebie, że jak się okazuje, jesteśmy gotowi. Jak wsiądziemy i będziemy prosić o wybaczenie za swoje kłamstwo, będę mówić, że nasi żołnierze to superbohaterowie i nie minę się z prawdą. Przejeżdżamy. Niezły road movie. Tylko zapominam włączać kamerę na telefonie. I tak bym nie wiedziała, gdzie postawić kropkę. Wszystko jakoś płynie. Work-life balance. Що я можу, питаю себе, притискаючи до колін дитину, яка реве ні то від втоми, може від стресу, може просто маніпулює мною. Ми вже одного разу бачили смерть в обличчя. Що я можу? Першу сирену не чути в моєму домі, друга застає нас в безпечному місці. На третій я пакую наплічник. Ми їдемо нічним потягом, і я знаю, що це надовго. Назавжди це досить довго, правда? Я думаю про те, що я втретє залишаю дім. Думаю про табори ДП, про те, що мій син, маючи 5 років, їде з України, як вся наша нью-йоркська група. Незагоєна травма повторюється, кажуть. Це стосується і людей, і країн. Я не витримую цей баланс, втрачаю роботу. Не розумію, що робити, крім як гуляти в парку з дитиною. Що я можу? Моя дитина – червона нитка,
яка прив'язала мене до себе. Бути мамою видається таким малим, але, може, це найбільше, що мені вдасться, якщо я старатимусь. Work-life balance. Co ja mogę? Pytam siebie, przyciskając do kolan dziecko, które ryczy, czy to ze zmęczenia, może ze stresu, może po prostu manipuluje mną. Już raz spotkaliśmy się ze śmiercią twarzą w twarz. Co ja mogę? Pierwszej syreny nie było słychać w moim domu. Druga zastaje nas w bezpiecznym miejscu. Przy trzeciej pakuję plecak. Jedziemy nocnym pociągiem i wiem, że to na długo. Na zawsze. To dość długo, prawda? Myślę o tym, że po raz trzeci zostawiam dom. Myślę o obozach DP-sów. O tym, że mój syn w wieku 5 lat wyjeżdża z Ukrainy, jak cała nasza grupa nowojorska. Podobno niezagojona trauma powtarza się. To dotyczy i ludzi, i krajów. Nie utrzymuję tej równowagi, tracę pracę, nie wiem, co robić, oprócz spacerowania po parku z dzieckiem. Co ja mogę? Moje dziecko to czerwona nitka, która przywiązała mnie do siebie. Bycie mamą wydaje się takim małym. Ale może to największe, co mi się uda, jeśli się postaram. Вперше за весь час я хочу плакати. Сонце заливає все навколо, вранці ми сидимо в колі, в літературному клубі, де ми колись вижили після ночі поезії, де тепер варштати для дітей з України. Хтось питає мене, чи я сумую за містом, за чим я сумую. Вперше я хочу плакати. В обід ми їдемо дивитись дитячий садок. Сонце заливає. Я гладжу сина по волосі в автобусі. Він засинає дорогою. Вперше я хочу плакати. Після садка повертаємось до міста. Він дуже втомлений, беру на руки. В нього за спиною дитячий наплічник з українськими прапорцями, що стирчать назовні. Я несу його, як мавпочку. Ми співаємо пісню Тартака про літо. Вперше я хочу плакати. Приходимо ввечері до синагоги, сцена підсвічена синім та жовтим. Я знайомлюся з пані, котру ми вже вдруге зустрічаємо сьогодні. Мавгожата, донька Ружевича. Мені це сниться. Друга пісня концерту «Туман яром». Я гойдаю на руках стомленого сина, ми з ним підспівуємо тихенько. Вперше я хочу плакати. Мавгожата Ружевич пропонує Езрі солодощі. Та він марудить, втомлений, ми втікаємо, сутеніє. Заходимо до трамваю з прапорцями. Езра плаче, що один подерся. Чоловік поступається нам місцем. Дякую, кажу йому українською. Пожалуйста. Вперше я хочу плакати. По раз перший за цілий час хоче мені ще плакати. Сонце залива все вокруг. Rano siedzimy w kręgu w klubie literackim, w którym kiedyś przeżyliśmy po nocy poezji, w którym teraz są warsztaty dla dzieci z Ukrainy. Ktoś pyta mnie, czy tęsknię za miastem, za czym tęsknię. Po raz pierwszy chce mi się płakać. Bo w południe idziemy oglądać przedszkole, słońce zalewa. Głaszczę syna po włosach w autobusie, zasypia w drodze. Po raz pierwszy chce mi się płakać. Po przedszkolu wracamy do miasta. Jest bardzo zmęczony, biorę go na ręce. Na sobie ma dziecięcy plecak z ukraińskimi chorągiewkami, które sterczą na zewnątrz. Niosę go jak małpkę, śpiewamy piosenkę Tartaku o lecie. Po raz pierwszy chce mi się płakać. Przychodzimy wieczorem do synagogi, scena jest podświetlona na niebiesko i żółto. Poznaję panią, którą już drugi raz spotykamy dzisiaj. Małgorzata, córka Różewicza. To mi się śni. Druga piosenka na koncercie to Tuman Jarom. Huśtam na rękach zmęczonego syna. Podśpiewujemy cichutko. Po raz pierwszy chce mi się płakać. Małgorzata Różewicz proponuje Ezrze słodycze, ale on marudzi zmęczony. Uciekamy. Ściemnia się. Wsiadamy do tramwaju z chorągiewkami. Ezra płacze, a jedna się podarła. Mężczyzna ustępuje nam miejsca. Dziękuję, mówię po ukraińsku. Pożałsta. Po raz pierwszy chce mi się płakać. Ми виходимо до Одри. Неділя. Перше тепло. На іншому березі рядочком стоять танки. Мій син питає, чому? Я наче прокидаюсь зі сну і за мить вже знову пам'ятаю про ракети, що влучили в моє місто. Про пожежників, що до 7 ранку гасили пожежі. Про школу неподалік, де вибило всі вікна. Ми далеко. Намагаємося снідати і не говорити про це. Намагаємося з'єднати тут і зараз. Бодай на мить зліпити себе розщеплених, які фізично тут йдуть до ріки недільного ранку.
але самі залишаються вдома, чуючи сирени, справжні та фантомні, огортаючи фонтани, забиваючи вікна храмів. Танки над Одрою остаточно вганяють в паніку. Вони старі якісь, стоять собі просто. Я на мапі намагаюся знайти військову частину з іншого боку. Нічого немає. Старий знайомий питає мене: «А чим ти займаєшся?» «Я? Я біженка з України», сміючись підпалюю цигарку. Виходимо над Одре, неділя, перше тепло. На другім брегу шнуречкем стоять чолги. Мій син пита, дlaczego? Ja jakbym obudziła się ze snu i po chwili znowu pamiętam o rakietach, które trafiły w moje miasto, o strażakach, którzy do 7 rano gasili pożary, o pobliskiej szkole, w której wybiło wszystkie okna. Jesteśmy daleko, staramy się jeść śniadanie i nie rozmawiać o tym. Staramy się połączyć tu i teraz. Chociaż na chwilę zlepić siebie rozszczepionych, którzy fizycznie są tu, idą nad rzekę w niedzielny poranek, ale sami zostają w domu, słyszą syreny prawdziwe i fantomowe, opatulają fontanny, zabijają okna cerkwi. Czołgi nad Odrą ostatecznie wpędzają w panikę. Są jakieś stare, stoją sobie po prostu. Na mapie próbuję znaleźć jednostkę wojskową z drugiej strony. Nic nie ma. Stary znajomy pyta mnie: a czym się zajmujesz? Ja? Jestem uchodźczynią z Ukrainy. Śmiejąc się, zapalam papierosa. Dziękuję bardzo. Dziękuję Oldze i Aldonie. Teraz zapraszam na scenę Ołenę Stepanenko i Hannę Janczak. Ołena Stepanenko jest poetką, tłumaczką, scenarzystką, dziennikarką, na co dzień mieszkającą w Buczy. Obecnie przebywa we Wrocławiu na zaproszenie Kolegium Europy Wschodniej. Hanna Janczak jest poetką. Jej książka Lekki chłód była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia. Hania mieszka we Wrocławiu. Доброго дня, дякую всім за запрошення. Перепрошую, що я не навчилася досі говорити польською, я тут не так довго, але спробую це зробити надалі. Спочатку в крамниці не було борошна, круп і хліба, йогуртів, молока, потім зник час. Що за день починається? Котра година? Рахунок іде на знищених ворогів, безцінні миті спілкування з тими, хто виживає поряд, сльодами за нашими вбитими. Відстань вимірюється звуком градів, розривами бомб. Варто чи не варто ховатися в туалет? Зрештою, закидаємо у вбиральню подушки, дбайливо відкладаємо яйця майбутнього наших малих. Стоїмо під дверима на чатах. Кого ми можемо захистити з густки м'якого м'яса і крові, крихких кісток і сталевої ненависті, якщо в дім поцілить ракета? У гуркотливій темряві, в режимі польоту над країною, яка вже давно зозуля. Wszystkie wiersze Ołeny przetłumaczyła Aneta Kamińska. Najpierw w sklepie nie było mąki, kaszy i chleba, jogurtów, mleka. Potem zniknął czas. Jaki dzień się zaczyna? Która godzina? Rachunek prowadzi się w zniszczonych wrogach, bezcennych chwilach rozmów z tymi, którzy żyją obok, łzami za naszymi zabitymi. Odległość mierzy się dźwiękiem gradów, wybuchami bomb. Warto czy nie warto chować się do toalety? W końcu wrzucamy do ubikacji poduszki, troskliwie znosimy jajka przyszłości, nasze dzieci. Stoimy pod drzwiami na czatach. Kogo możemy ochronić? Skrzepy miękkiego mięsa i krwi, kruchych kości i stalowej nienawiści. Jeśli w dom trafi rakieta, w terkoczącej ciemności, w trybie lotu nad krajem, który już dawno stał się kukułką. Ożywate o 4 ranku w cudzym łóżku, na cudzej bieliznie, między cudzych ścian, rozumiejąc nawet, że ciało to cudze, ja nie znam jego. Rozdywlać się w dzerkali, rozciągając szczoki, podjmując browy, niby znajomi rysy, dychaj głębiej, wszystko dobre.
прискіпливо вивчати знайомі пломби в зубах, набряклі повії, але ж ні, це не я. Хтось стежить за кожним рухом зморозяної пустелі випалених зіниць. Ану ж схиб, чужинко, і я схиблюю. Тепер це навіки. Тепер це навіки надягати зранку тіло, наче чуже пальто. Просякле запахами багать, цигарок, трупів, терти і прати його з оскаженілою ненавистю. Ридати і просити, будь ласка, заберіть це від мене. Віддайте моє тіло, віддайте моє життя. Скажіть ім'я тієї, кого я оплакую щодня, щоночі, і не можу спинитися. Ożywać o 4 nad ranem w cudzym łóżku, na cudzej pościeli, między cudzymi ścianami, rozumiejąc, że nawet to ciało też jest cudze, nie znam go. Oglądać w lustrze, rozciągając policzki, podnosząc brwi, niby znajome rysy. Oddychaj głębiej, wszystko w porządku. Skrupulatnie studiować znajome plomby w zębach, obrzęgłe powieki. Wcale nie, to nie ja. Ktoś śledzi każdy ruch z lodowatej pustyni wypalonej źrenic. Tylko popełnij błąd, obca kobieto. I ja popełniam błąd. Teraz, już, na wieki. Teraz, już na wieki. Zakładać rano ciało, niczym cudzy płaszcz, przesiąknięty zapachami ognisk, papierosów, trupów, trzeci pracie ze wściekłą nienawiścią, płakać i prosić, błagam, zabierzcie to ode mnie, oddajcie moje ciało, oddajcie moje życie, powiedzcie imię tej, którą opłakuję co dzień, co noc i nie mogę przestać. Sale. Час розпродажу вже надходить, займає в кімнаті останнього табурета. Якби я заощадила дофіга грошенят, я б заснувала копальню у формі серця для українських поетів. Лінію безкоштовної поезії по телефону для українських поеток. Білу сукенку із сімома кишенями для Емілі Дікінсон. А ще я б купила окремий безлюдний і недосяжний острів для кандидатів у президенти. І при цьому зовсім не вважала себе національним героєм-рятувальником. Хоча ти знаєш, Господи, як тяжко у цій країні не бути кожного дня героєм або хоча б ідіотом. Але сиджу на твоєму вокзалі без паспорта і візи, не маючи на дорогу грошей, хіба що сина, так ніби усе життя в суціль пакування валізи, куди влізло усе. Китайське віло, мумія саранчі з зеленкавими крихкими крильцями – поламана ракетка, бюлетень смолоскип, пензлики, ноти, словники, порвані струни, сармородні з лінійки руни і така фігня, крім певності, що людина. І тільки земля поблажлива, бо бачить нас в ракурсі споду. Земля-героїня з медалями люків на грудях, ледь чутно посміхаючися, притишено дихаючи, покладе до кишені цвітастого хвартуха земляним горіхом мене. Знайденою копійкою мене, горіховим хробачком мене, насіниною птаха мене, щоб по весні знайшовши кинути за спину на погоду, а тоді озирнутися, примружитися сонячно і спостерігати, як розгортаються під пальцями скайдіджія ніжні вінілові крила, татуйовані бубликами, серцями і поетами, рунами, словниками, нотами і такою фігнею, і посміхнутись поблажливо. Sejl. Czas wyprzedaży już nadchodzi. Zajmuję w pokoju ostatni stołek. Gdybym zaoszczędziła kupę kasy, założyłabym kopalnię w kształcie serca dla ukraińskich poetów. Telefoniczną linię bezpłatnej poezji dla ukraińskich poetek. Tory tramwajowe, okrągłe jak obwarzanek dla Emily Dickinson. Do tego kupiłabym oddzielną, bezludną i niedostępną wyspę dla kandydatów na prezydenta. I nie uważałabym się przy tym za bohatera narodowego, ratownika. Chociaż wiesz, Boże, jak trudno w tym kraju nie być każdego dnia bohaterem albo chociaż idiotą. Ale siedzę na twoim dworcu bez paszportu i wizy, nie mając na drogę pieniędzy, a jeszcze bardziej syna. Jakby całe życie było jednym wielkim pakowaniem walizki, do której weszło wszystko. Chiński wachlarz, mumia szarańczy z zielonkawymi, delikatnymi skrzydełkami,
Połamana rakietka, biuletyn z małoskipu, pędzelki, nuty, słowniki, porwane struny, chałupnicze z linijki, runy i takie tam badziewie. Oprócz pewności, że jestem człowiekiem i tylko ziemia jest wyrozumiała, bo widzi nas od spodu. Ziemia bohaterka z medalami włazów na piersi, ledwo dostrzegalnie, uśmiechając się cichutko, oddychając, włoży do kieszeni kwiecistego fartucha jak orzeszek ziemny mnie, jak znalezioną kopiejkę mnie, jak larwę w orzechu mnie, jak nasionko ptaka mnie, żeby po wiośnie znalazłszy się rzucić za siebie, na pogodę, a potem odwrócić się, zmrużyć słonecznie i przyglądać się, jak rozwijają się pod palcami Sky DJ-a delikatne winylowe skrzydła, wytatuowane w obważanki serca i poetów, runy, słowniki, nuty i takie tam badziewie. I uśmiechnąć się wyrozumiale. Травня такого уже не було і не буде. Такої ясності, вимитості, завершеності, білості, ніби перед остаточною сліпотою. Ні, не буде. Кожну річ називати на ім'я. Рама, одвірок, люстро, книга, рука, ніж, біль. Кожної речі торкатися з повагою і любов'ю, викликати, голубити, адже хто ще, хто напише книгу буття, крім тебе? Хто викличе кожну душу з чорної діжки сліпих ненароджень? Бо лише на слові, наче повітряна кулька на нитці, тримається всесвіт. Біла вільха причепила на макіпку шапку омели, джинжуриста, як фраєрка. Білі каштани цілих шість позакручували вії, підморгують білим співом солов'я. Білі хрести позлітали з бузку і лягають, де хочуть, і стають, де хочуть, і кричать, 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 ніби перед остаточною німотою. Мая такого już не було і не będzie. Такої ясності, wymytości, skończoności, białości, jak przed ostateczną ślepotą. Nie, nie będzie. Każdą rzecz nazwać po imieniu. Rama, futryna, lustro, książka, ręcznik, ręka, nóż, ból. Każdej rzeczy dotykać z szacunkiem i miłością, wywołać, gładzić. Bo kto jeszcze? Kto napisze księgę rodzaju oprócz ciebie? Kto wywoła każdą duszę z czarnej dzieży ślepych nienarodzin? Bo tylko na słowie, jak balon na nitce, trzyma się wszechświat. Biała olcha przyczepiła na czubku czapkę jemiołę, wysztafirowana jak panna młoda. Białe kasztany, całych sześć, pozakręcały rzęsy i mrugają białym śpiewem słowika. Białe krzyże pozlatywały z bzu i kładą się gdzie chcą, i stają gdzie chcą, i krzyczą, 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 jak przed ostatnią niemotą. Наскільки тоді ти була лисиця і куниця, змія і жаба, здасна втиснутися під камінь, у тонку прогалину між балконами, з усіма баклагами для води, коли починало гатити, думаєш, наші, бийте сильніше, хлопці, у барабани війни, навіть якщо ця стіна стане моїм надгробком, бийте сильніше. Просити і усміхатись, тоді як раніше просто могла заплатити, кому тепер треба гроші? Молоко дітям, дорослим те, що вони не доїли, плюс цигарки, одну на трьох, як хліб у голодомор. Але хліба не бачили тиждень. Та й навіщо він? Їсти нема потреби. Наш хліб тепер ненависть, відчай, зла і весела лють. Ми їмо його на світанку, ми ковтаємо його на обід, ми давимося ним на вечерю. Загортаємось у ненависть вночі, як у теплу собачу ковдру. І вона зігріває. Якби ненависть була радіоактивною, я стала би соняшником, що повертає голову не за сонцем, за ворогом, з обвугленою серцевиною
і вогненними пелюстками ребр. Я би підійшла до кожного зебра та визволителя, до кожної весестри і дякувала б, дякувала б, дякувала, стискаючи їх у обіймах, доки не посиплеться попіл. Але кого ти спалиш, маленька дурна полівко, у нетривкому бетонному сховку, знаючи, що за півкілометра в гніздечку на тебе чекає мишеня на ім'я Адам. І лише серце б'ється на холостих обертах зі смертю. Б'ється на смерть із життям. І невідомо, хто переможе. Як багато byłaś wtedy lisicą i kuną, żmiją i żabą zdolną wcisnąć się pod kamień, w cienką szczelinę między balkonami ze wszystkimi bukłakami na wodę. Kiedy zaczynało walić, myślisz, nasi, bijcie mocniej, chłopaki, w bębny wojny. Nawet jeśli ta ściana stanie się moim nagrobkiem, bijcie mocniej. Prosić i uśmiechać się, wtedy jak wcześniej po prostu mogłam zapłacić. Komu teraz potrzebne pieniądze? Mleko dzieciom, dorosłym to, czego nie dojadły, plus papierosy. Jeden na troje, jak chleb podczas hołodomoru. Tyle, że chleba nie widzieliśmy przez tydzień. Ale po co on? Jeść nie ma potrzeby. Nasz chleb teraz to nienawiść, rozpacz, zła i wesoła złość. Jemy go o świcie, połykamy go na obiad, dławimy się nim na kolację. Owijamy się w nienawiść w nocy, jak w ciepły psi kocyk i ona grzeje. Gdyby nienawiść była radioaktywna, stałabym się słonecznikiem, który obraca głowę ze zwęglonym środkiem i ognistymi płatkami żeber, nie za słońcem, tylko za wrogiem. Podeszłabym do każdego Z-brata wyzwoliciela, do każdej V-siostry i dziękowałabym. Dziękowała. Dziękowała, ściskając ich w objęciach, aż posypie się popiół. Ale kogo ty spalisz, maleńka głupia myszarko, w nietrwałym betonowym ukryciu, wiedząc, że za pół kilometra w norce na ciebie czeka myszątko o imieniu Adam. I tylko serce bije się na jałowych obrotach, ze śmiercią bije się na śmierć i z życiem. I nie wiadomo, kto zwycięży. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ołenie i Hani. Dzisiejsze spotkanie zakończą Kateryna Babkina i Bohdan Zadura. Zapraszam na scenę. Kateryna Babkina jest poetką, prozaiczką, scenarzystką przebywającą obecnie na zaproszenie Wrocławskiego Domu Literatury na rezydencji literackiej. Jest laureatką zeszłorocznej edycji środkowoeuropejskiej Nagrody Literackiej Angelus tutaj we Wrocławiu za książkę Nikt tak nie tańczył jak mój dziadek w przekładzie Bohdana Zadury, który jest poetą, tłumaczem, prozaikiem, laureatem Silesiusa dwukrotnym za całokształt twórczości oraz za najlepszą książkę roku. No i jest, jak zostało powiedziane, laureatem Angelusa za przekład książki Kati. Proszę Państwa, taka jeszcze uwaga, tutaj zwracam się do tych z Was, którzy są tutaj dziś fizycznie z nami. Jeśli chcieliby Państwo wspomóc naszych sąsiadów nie tylko uczestnictwem w dzisiejszym wieczorze, ale także gestem bardziej materialnym, to jest taka możliwość. Jest puszka Fundacji Ukraina tutaj u nas, chyba przy barze. Jest. Jest taka możliwość. Zapraszam. Wieczór dobry. Не питай мене, як я. Спитай мене щось просте. Подивися, моє волосся тепер так швидко росте, ніби має окрему цілком конкретну мету. Коли все це скінчиться, я ним тебе оплету. Не кажи мені, як ти,
щось легше, скажи мені. Адже кожен, навіть найменший камінь у цій війні обернувся на зброю, щоб боронити своє. Накажи мені, як це, бо це все, що у тебе є. Коли дзвін б'є на сполох, ударна хвиля під дих, навіть мертві з землі цієї встають за своїх живих, і як вони виють тоскно голосами нічних сирен, не кажи мені, бо для такого навіть нема імен. Бо для такого немає ні часу, ні місця, ані вимірів, ані сфер. Але все це все одно відбувається просто тут і тепер, серед затишних ринків, шкільних дворів, приміських забудов. І все, що після такого може зцілити, то хіба любов. Любов зможе стулити докупи розчахнуті ран краї, зможе живити собою потужні ріки та ручаї, зможе змити наругу, оплакати щедро кожну пролиту кров. Але поки це все не скінчиться, не кажи мені про любов. Краще, допоки зблизьки нічні, змінює передранкова синь. Взагалі, нічого не кажи мені. Відпочинь. Не питай мене, що у мене. Спитай о щось простшого. Спójrz, moje włosy teraz tak szybko rosną, jakby spiesząc się do czegoś, jakby miały swój własny, całkiem konkretny cel. Kiedy wszystko się skończy, oplotę nimi cię. Nie mów mi, co u ciebie. Powiedz coś lżejszego. Przecież tutaj każdy, nawet najmniejszy kamień, broniąc w tej wojnie swojego, orężem się stanie. Nie mów mi, jak to, bo nie masz nic prócz niego. Kiedy dzwon bije falę uderzeniową poprzedzając, nawet martwi z tej ziemi za swoich żywych wstają. Lecz jak oni wyją smutnie głosami nocnych syren, nie mów mi, bo dla czegoś takiego nawet nie ma imion, bo dlatego ni czasu, ni miejsca, wymiaru, ni sfery nie ma. Ale wszystko to dzieje się jednak tu i teraz, na cichych rynkach, szkolnych podwórkach, osiedlach pod miastem. I jedyne, co po tym wszystkim może ocalić, to chyba miłość właśnie. Miłość potrafi ze rozerwane ran brzegi zasklepić, zdoła żywić sobą strumienie i potężne rzeki. Potrafi zmyć drwinę, opłakać hojnie każdą krew przelaną. Lecz póki to się nie skończy, nie mów mi o miłości. Lepiej, nim nocne błyski zmieni przedporanna niebieskawa szarość, w ogóle nic mi nie mów. Odpocznij. Opusty kosu, nechaj z nich roste trawa. Пам'ять – це щось просте, як перші слова. Це щось із глибоких кишень, із старих шуфляд, щось, що саме в собі життя, ніби ліс чи сад. Відійди тепер їх, вже без сенсу кудись нести. Їх забрали до тебе. З глушливої пустоти, з якої все ще намагаються видертися вони, їхні душі тепер, як рибалка, давай, тягни. Що твій образ їм безликий, темний, тонкий, страх насправді вбраний в дешевий солдатський крій, стрій напівп'яний. Не човен, не чорний круг, не сліпий тунель, справжня смерть виносить речі з чужих осель. Де ти була, коли їм заради розваги стріляли у лобове? Їхня кров в підземних ріках тепер пливе, вітер носить їхнє відлуння поміж спалених хат, молитвою з уст старечих, лепетом немовлят. Що ти знаєш про те, як в долонях топити сніг, як збирати слова прощання із вуст чужих, як складати списки полеглих, як складати полеглих в сховище дальній кут, як вдихати останню надію, як найміцнішу з усіх отрут, як не долічитися днів чи хвилин до кінця цієї зими.
Смерти, ти нічого не знаєш. Вклякни і оплач. Перепроси, прийми. Opuść kosę, niechaj z nich wyrasta trawa. Pamięć to coś prostego, tak jak pierwsze słowa. To coś z głębin kieszeni, ze starych szuflad. Tak, to coś, co samo jest życiem, tak jak las czy sad. Odejdź, już nie ma sensu, by ich teraz gdzieś nieść. Ich zabrali do ciebie, zagłuszającej pustki tej, której mimo wszystko starają się rozerwać pęta, ich dusze teraz no dalej, wyciągaj je jak wędkarz. Co im ten twój obraz bez twarzy, ciemny, cienki? Strach naprawdę ubrany jest w tani mundur żołnierski, półpijany. Nie łódź, nie czarny kruk, nie tunel ślepy. Prawdziwa śmierć wynosi z cudzych osiedli rzeczy. Gdzie byłaś, gdy im w czoło strzelali dla rozrywki jedynie? Ich krew teraz w podziemnych rzekach płynie. Wiatr roznosi ich echa pomiędzy zgliszczami domów, gaworzeniem niemowląt, starców modlitwami. Co ty wiesz o tym, jak topić śnieg w dłoniach? Jak z cudzych ust zbierać pożegnalne słowa, jak listy poległych układać, jak składać poległych w najdalszym schronu kącie, jak wydychać ostatnią nadzieję, jak najmocniejszą z substancji trujących, jak nie doliczyć się dni i godzin do końca tej zimy. Śmierci niczego nie wiesz. Klęknij, opłacz, przeproś, przyjmij. Ось світло квітня. В ньому, як колись, все золотаве, все тремке. Але для тих, котрі до зброї піднялись, для них тісне це світло. Замале. Їх темрява плекала ложе з лож. Їх вод підземний колихав прибій. Але один воскрес, і з ним також воскресли всі, хто може йти обій. І там, де в квітах множиться сонця, де з неба злива промені скісних, їм мало місця, їх огром, і ця весна ніяк не вмістить їх усіх. За тих найменших, котрі полягли, за тих найслабших, що не вбереглись, вони встають, і курява імли пливе з їхніх вирваних зіниць. І світло поступається імлі, і золотом встеляє темним путь нащадків, кров'ю вигнані з землі. Вони йдуть з тим першим на чолі за землю, із якої встали, йдуть. То światło kwietnia, в нім як кедись, wszystko złotawe, wszystko drżące, але dla тих, którzy po broń sięgnęli, za ciasne jest to światło, jest dla nich za małe. Im ciemność sława Boża, z koryt równe, ich wód podziemnych kołysały fale, lecz jeden z martwych wstał i z nim również wszyscy, co mogą iść w bój, z martwych wstali. I tam, gdzie słońca w kwiatach się mnożą, w ulewie z nieba w ukośnych promieni, mało im miejsca, jest ich ogrom. Ta wiosna wszystkich ich nie może zmieścić. Za tych najmniejszych, którzy polegli, za tych najsłabszych, co się nie ustrzegli, oni wstają i mgły tumany wypływają z ich źrenic wyrwanych i światło ustępuje mgle i ciemnym złotem drogę im wyściela. Krwią potomków z ziemi wygnani oni idą za tym pierwszym na czele. Idą dla ziemi, z której wstali. Bóg będzie poruć, ja tobie кажу. Бог – олень, Бог – осінній пізній жук, Бог – підліток на скейті з ластовинням. Ти з ним, ти не один чи не одна. У нього дуже різні імена, але його призначення єдине. Він не створив, не множив покарань. Не факт, що є у нього перст чи длань, чи голос, щоб здолати мертву тишу. Бог – жовтий лист, Бог – в сутінках шосе. Можливо, ні від чого не спасе, але також ні в чому не облишить. Бог родимка не вигине плеча, Бог
гупання вечірнього м'яча з міських завулків, бог підмерзлі квіти, бог ровер припнутий на ранок, мокрий весь, бог ти, бог я, бог теплий чорний пес і все, що ми подужали любити. Bóg będzie obok, mówię ci to, Bóg jeleń, Bóg jesienny późny żuk, Bóg nastolatek na deskorolce z piegami, ty z nim, nie sam, nie sama, nie sami. On bardzo różne, nie jedno ma imię, ale jego powołanie jest za to jedyne. Nie stworzył kar i nie zsyła plag, że palec ma lub dłoń, to nie żaden fakt, ani że głosem zdolny ciszę przezwyciężyć martwą. Bóg żółty liść, Bóg o zmierzchu autostrada, może niczego nie zbawi, za to niczego też nie pozostawia. Bóg pieprzyk, na zgięciu ramienia znamie, Bóg stłumione piłki, wieczorne łupanie z miejskich zaułków, Bóg przekwitły bez, Bóg rower przypięty, cały mokry wranek mglisty, Bóg ty, Bóg ja, Bóg ciepły, czarny pies i wszystko to, co pokochać zdołaliśmy. Pamięci Niebieskiej Sotni. Коли помираєш, слід пам'ятати про те, що, звісно, перемагає завжди добро, але це не одразу помітно. Що дерева срібні та ріки солодкі хоч десь та є. І що тільки те, що ти віддав, назавжди твоє, навіть якщо це усе в тобі світло. Що любити не боляче і не страшно. Навіть тоді, коли від любові тебе охоплює страх і біль, що його і не побороти, і в жодному разі не слід уявляти, як будуть після тебе інші жити чи помирати, так і не взнавши, хто ти. Тож, коли очікувано чи ні, настає та мить. В місті, де, очевидно, забагато всього горить, в тій країні, котра забагато від тебе хоче, краще швидко перелічити імена дорогих і тих, хто з любов'ю обережно йтиме тепер по слідах твоїх і не закривати очі. Вічна пам'ять, тонке проміння, що пливе через всі часи. Дорогоцінний дзвін у повітрі, голубі голоси, відблиски золоті у чужих зіницях. Тож, коли помираєш, слід проспівати собі мерші. Перетікає життя в життя, як моря в дощі. І тому воно не скінчиться. Пам'ять Niebieskiej Sotni. Kiedy umierasz, należy pamiętać o tym, że dobro oczywiście zawsze zwycięża, ale to od razu zobaczyć nie jest łatwo. Że drzewa srebrne i rzeki słodkie gdzieś tam są i że na zawsze twoje jest tylko to, co oddałeś, nawet jeśli to tylko w tobie światło. Że miłość nie boli i nie jest straszna, nawet gdy cierpienie i lęk z sobą niesie, na których przezwyciężenie trudno ci znaleźć siłę. I w żadnym wypadku nie powinieneś wyobrażać sobie, jak inni będą żyli i umierali po tobie, nawet nie wiedząc, kim ty byłeś. I gdy nieoczekiwanie lub nie nadchodzi ten moment w mieście, gdzie zbyt wiele wszystkiego już płonie, w kraju, który zbyt wiele spodziewa się po tobie, lepiej przypomnij sobie nazwiska bliskich i tych, co z miłości będą teraz ostrożnie po twoich śladach szli i nie opuszczaj powiek. Pamięć wiekuista, promyczek, co płynie przez przeczasy, dzwon drogocenny w powietrzu, niebieskie głosy, złote błyski w cudzych źrenicach. Więc gdy umierasz, trzeba szybko zaśpiewać, jak sączy się morze w deszcz, tak życie przechodzi w życie i dlatego się nigdy nie skończy. Все гаразд, послухай, все насправді гаразд. По зимі міста, ніби бідні двори працьовитих гаст, де коліна голі і зелень, решта все не як слід, але грушка цвіте, за нею сливка і глід, і на тому триває рід.
І все триває. Встають тумани, йдуть дощі, стоять доми. Ну, хіба що ті, хто не перебрів цієї зими, зачіпаються пір'ям дуж за електричні дроти і в останніх посмішках кривлять тоскно німі роти, ніби просять забудь, пусти. А все тримає. Тремтять міські золоті світла уночі. І люди одне для одного залишають свої ключі і разом пригадують або це, або те, і сміються через пусте. Різні музики виливаються на вулицю із осель. І навіть якщо душа твоя найпустельніша із пустель, то із неї щось проросте. Wszystko w porządku, posłuchaj, wszystko dobrze będzie. Po zimie miasta jak podwórka pracowitych gospodarzy, biedne, gdzie kolana gołe i zieleń i reszta nie taka jak trzeba, ale grusza kwitnie, a po niej śliwa oraz głód. I na tym trzyma się ród. Wszystko trwa. Wstają mgły, padają deszcze i stoją domy. Tyle chyba tylko, że ci, co nie przebrnęli przez tę zimę, o elektryczne druty zaczepiają piorami ze skrzydeł i w ostatnich uśmiechach smutnie krzywią nieme usta, jakby mówili, zapomnij, zostaw. Tu wszystko trzyma. Drżące miejskie złote światła w nocy migają, i ludzie jedni drugim swe klucze powierzają i wspominają to lub tamto i śmieją się przez pustkę. I różne melodie płyną z domów na ulicę ciszej lub głośniej. I nawet jeśli twoja dusza jest najspustynniejszą z pustyń, to i z niej coś wyrośnie. Dziękuję. Дякую, Богдане. Dziękujemy Kati i Bogdanowi. Ja tylko dla koronikarskiego porządku dodam, że oczywiście Bogdan był również tłumaczem tych wierszy Kateryny Babkiny, które właśnie usłyszeliśmy. Proszę Państwa, to był ostatni akcent dzisiejszego wieczoru poezji ukraińskiej i jej polskich przekładów. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim twórcom z Ukrainy i z Polski, którzy dzisiaj na tej scenie się pojawili, oraz wszystkim tłumaczom, dzięki którym mamy po polsku możliwość czytania i słuchania nowej poezji ukraińskiej. Chciałbym również podziękować wszystkim wam, którzy dzisiaj byli tutaj w klubie Proza. Wszystkim z was, którzy słuchali i oglądali dzisiejsze spotkanie na rozmaitych urządzeniach, które umożliwiają właśnie taką czynność. Jeśli w tych strasznych, mrocznych czasach szukać gdzieś pocieszenia, ale też prawdy, to właśnie w poezji. Prawdy i uczciwości. Serdecznie dziękuję i zapraszam w imieniu zespołu organizującego 7. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius na kolejne dni. Dobranoc.